Witamy. Naszymi gośćmi jest pani Aleksandra Piasecka, prezes firmy VAC i pan Marek Gołąbek, dyrektor handlowy firmy VAC. Witam serdecznie państwa. Miło mi powitać państwa tu podczas targów Look i Beauty Vision. Ja chciałam państwa zaprosić do udziału w nowej odsłonie festiwalu fryzjerskiego Hair Fair na Śląsku, który odbywa się w tym roku 5-6 listopada. Przygotowaliśmy wiele atrakcji w nowej odsłonie, w nowym miejscu. Będzie bardzo rozwinięta część sceniczna pokazów, będą nowe trendy, będą seminaria, także zapraszam do udziału, bo warto. Całość poprowadzi Krzysztof Ibisz i na pewno warto przyjechać na Śląsk pod koniec roku. Targi odbywały się w katowickim Spodku, teraz prawdopodobnie jest inne miejsce. Czy już wiadomo, gdzie ono będzie? Już jest wiadomo, oczywiście. Jest to Expo Silesia, część wystawiennicza targi w Sosnowcu, w części północnej Śląska. Dużo lepsze miejsce na taką imprezę, po prostu w Spodku przestaliśmy się mieścić i stąd decyzja o zmianie miejsca. A jak będzie wyglądał tegoroczny konkurs o Puchar Śląska? Jak będzie wyglądał? Ja myślę, że przygotujemy dobry, ciekawy program, tak żeby konkurencje były ciekawe zarówno dla zawodników, jak i dla oglądających. A czy wiadomo, jakie gwiazdy fryzjerstwa albo show biznesu odwiedzą państwa? Na ten moment to jeszcze niech pozostanie tajemnicą. Przygotowujemy, rozmawiamy. Myślę, że tak w połowie roku informację oficjalną podamy w mediach, jak i na naszej stronie. Oczywiście portal Modne Włosy przekaże państwu dalsze informacje dotyczące Śląskiego Festiwalu Fryzjerstwa. Zapytam jeszcze panie Marku, jak rozwija się Akademia Ducastel? No w tej chwili jesteśmy w trzecim miesiącu działania Akademii i już możemy małe podsumowanie zrobić. Akademia rozwija się tak jak chcieliśmy, jest coraz większe zainteresowanie. Mamy już też zwrotną informację od klientów, czy są zadowoleni z Akademii. Mamy też informację, co należałoby poprawić, co niezwłocznie czynimy. Także początek uważamy za udany, ale zdajemy sobie sprawę, że jeszcze wiele pracy przed nami. Kiedy najbliższe szkolenie? No nie pamiętam niestety całego kalendarza, ale szkolenia są zrobione tak, że poniedziałek, wtorek, środa, czyli zawsze na początku tygodnia. Szczegółowa informacja na stronie www.akademiadicastel.pl. Gorąco zapraszamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo.